Wygląda na to, że jestem na żywo. Dzień dobry. Dzisiaj, jak to w środę, powinien być wideoporadnik na moim kanale YouTube, ale jak widać, nie pojawił się o 6 rano, ponieważ dzisiaj postanowiłam połączyć, zrobić coś nietypowego, połączyć się na żywo i trochę poopowiadać o moich wnioskach, które mam po przeżyciu roku bez zakupów. I uwaga, uwaga. To nie jest ten rok. Ja nie podsumowuję roku 2023, ale chcę opowiedzieć o moich wnioskach roku bez zakupów w zeszłym roku. Na początku 2022 roku zrobiłam sobie przerwę. Chciałam zrobić sobie przerwę i nie kupować nic nowego do mojej szafy. I chcę opowiedzieć o tym, czy mi się to udało, czy faktycznie nic sobie nie kupiłam, a jeżeli coś sobie kupiłam, to z jakiego powodu, no i jakie w ogóle były założenia tego roku, czy nic nie kupować, to znaczy nic, nic, nawet jak mi będę miała wszystkie dziurawe skarpetki, to nic sobie nie kupię, czy raczej będzie to po prostu ograniczenie konsumpcji do rzeczy takich niezbędnych. No i co najważniejsze, jakie miałam wnioski? I dlaczego nie nagrałam ich pod koniec grudnia, albo na początku stycznia, a może lutego, albo chociaż w marcu 2023, tylko dlaczego robię to nagranie teraz, to znaczy w grudniu 2023 roku. Przede wszystkim chciałabym zapytać, czy jest ktoś ze mną tutaj na żywo, czy mnie widać, czy mnie słychać i czy jest dobre połączenie. Daj proszę znać. No i pytanie, jak ty to oglądasz, to też takie, czy kiedyś pomyślałaś o tym, albo może zrobiłaś sobie, albo może planujesz w przyszłym roku, no bo przecież jesteśmy przededniu wręcz, no tak prawie, nowego 2024 roku. Czy może, no jakby nigdy ci to nie przeszło przez myśl. Także daj znać, czy kiedykolwiek zrobiłaś, albo planujesz zrobić sobie też taką przerwę. No i przede wszystkim opowiem o tym, jakie były założenia tego mojego całego wydarzenia. Przede wszystkim stwierdziłam, że to nie jest tak, że ja sobie nic nie kupię. To znaczy właśnie jak podziurawię rajstopy czy skarpetki, to, że nie będę chodziła, w ogóle będę chodziła w dziurawych albo nie będę chodziła w niczym. Nie, nie takie było moje założenie. Pomyślałam sobie, że kupię coś dopiero wtedy, kiedy naprawdę, naprawdę będzie mi użytecznie potrzebne. Co oznacza, że właśnie kupiłam sobie pewnie gdzieś jakieś rajstopy czy skarpetki. I kupiłam też rzeczy, które były mi potrzebne, dlatego że się zniszczyły, albo dlatego, że pojawiła się nowa okoliczność. Czyli na przykład, jeżeli bym potrzebowała, a nie wiem, z buty do biegania, bo postanowiłam biegać, no to buty do biegania dla mnie wtedy nie były ubraniem, tylko narzędziem służącym do biegania, i wtedy się to nie wliczało w moją listę. Ale też dałam sobie taką furtkę, że jeżeli czegoś naprawdę, naprawdę, naprawdę będę chciała i będą to na przykład kozaki w stylu kowbojek, które będą mi pasowały do jakiejś stylizacji, albo na przykład zamarzą mi się, nie wiem, spodnie dzwony, a nie będę takich miała w swojej szafie, to pierwsze kroki skieruję do źródeł z drugiej ręki. Czyli najpierw pójdę może do second handów, albo pójdę może do jakiegoś internetowego miejsca typu Vinted. To jest akurat miejsce, którego ja używam, żeby sprzedawać i kupować swoje ubrania. Więc dałam sobie taką furtkę, ale tylko wtedy, gdy na 100% będę czegoś potrzebowała, tak? Czyli będzie potrzeba taka, która no, w przypadku stylizacji będzie po prostu wynikała trochę z mojej pracy. Jeżeli chodzi o ten rok 2022 i niekupowanie ubrań, no to muszę powiedzieć, że całkiem nieźle mi poszło. Chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać. Jaki był w ogóle powód mojego niekupowania ubrań w 2022? Po pierwsze, miałam takie wrażenie, że jestem przebodźcowana ubraniami. No, stety, niestety, mam taką pracę, która wiąże się z tym, że nieustannie oglądam ubrania. Czy to w sklepach stacjonarnych, czy to online w zdecydowanej większości. No i co chwilę jakby jestem narażona na pokusę. To trochę tak, jakby założyć sobie, że nie jem słodyczy, no i codziennie idziesz do kogoś odwiedziny i ktoś właśnie wyjmuje jakieś tam pyszności, które, nie wiem, jakieś upieczone świeżo muffinki, albo twój kochany serniczek,
z rodzynkami albo bez. No i to musisz cały czas odmawiać. I ja miałam takie poczucie, że mając możliwość kupienia sobie czegoś, no bo teoretycznie mam możliwość, tak? Na przykład nie mam 0 zł na koncie, mam miejsce w szafie, będzie to na mnie pasować, więc teoretycznie mam możliwość. No ale oczywiście, gdybym miała kupować wszystko, co mi się spodoba, albo co by mi się przydało, albo co uważam za piękne, to skończyłoby się na tym, że prawdopodobnie byłabym bankrutem. A druga rzecz to taka, że nie miałabym gdzie tych ubrań mieścić, no i nie miałabym gdzie w nich chodzić, bo ubrania są wtedy ubraniami, kiedy się w nich chodzi. Jeżeli w nich nie chodzisz, a one sobie tylko wiszą, no to trochę są takimi wiszącymi, czy tudzież leżącymi szmatkami. Więc to był jeden z moich powodów, że postanowiłam w zeszłym roku nie kupować ubrań przez rok, bo po prostu poczułam, że jeżeli odgórnie sobie zakażę tego kupowania, to spadnie mi to ciągłe podejmowanie decyzji z głowy. To znaczy nie będę musiała za każdą piękną sukienką, spódnicą, wisiorkiem, czymkolwiek podejmować decyzji, czy ja chcę to kupić. No bo chcieć mogę, ale przecież mam zakaz, więc to była moja największa motywacja, taka trochę organizacyjna. Drugą moją motywacją było to, że poczułam, że kupując te rzeczy, no biorę udział w takim kołowrotku konsumpcjonizmu. To znaczy, że wydając pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę wydaje mi się, że nie potrzebuję, no bo przecież mam ubrania, w których chodzę i jest to fakt, tak? To znaczy, że jeżeli przyjdziesz, zaprosiłam Cię tutaj, może nie do tego pokoiku, ale do pokoiku dwa dalej, to byś zobaczyła moją garderobę, no i tam są rzeczy, w których ja mogę chodzić. Ale mimo wszystko, nie wiem, czy masz podobnie, pewnie masz, zakładam, mimo wszystko podejmowałam taką decyzję, że ach, kupię sobie ten nowy sweter, te nowe spodnie, no bo z jakiegoś powodu tak robiłam i ja doszłam już do tego, dlaczego tak robiłam. Więc pomyślałam sobie, że to jest kolejna rzecz, że po prostu trochę przyłożę się do tego, że jedna osoba będzie trochę mniej konsumować. I oczywiście to będzie się też wiązało z dobrem ekologicznym dla naszej planety, no bo jak ja czegoś nie kupię i byłoby więcej takich osób jak ja, no to mniej by się sprzedawało. Jakby się mniej sprzedawało, to by było mniej produkcji, co znaczy, że to by było lepiej dla naszej planety. Więc pomyślałam sobie, że to kombo tych trzech powodów jest po prostu idealnym takim zespołem powodów, które sprawią, że okej, ja nie będę kupowała nowych ubrań dla siebie. No i z czym to się skończyło? Czy naprawdę nie kupiłam sobie nic nowego? No nie. Okazało się, że kupiłam sobie nowe, to znaczy nowe w sklepie, dwie rzeczy. Pierwsze to było buty. Z prostego powodu ja nie lubię kupować używanych butów. Już nie będę wnikać dlaczego, ale załóżmy po prostu, że nie lubię kupować butów używanych. Druga rzecz jest taka, że gdy szukałam butów, których bym chciała, nowych, nieużywanych, ale ktoś po prostu je dostał, kupił i ich nie używa, to niestety nie znalazłam nic takiego, co by spełniało moje oczekiwania, moje kryteria różnego rodzaju i postanowiłam, ok, w takim razie kozaki w stylu kowbojek będą kupione w sklepie. To była jedna rzecz, czyli nie lubię kupować używanych, a nie znalazłam nowych z drugiej ręki i druga rzecz, którą sobie kupiłam, to czapka. No i czapka to akurat jest taka rzecz, którą ja potrzebuję przymierzyć, ponieważ nie podobam się sobie w większości, to potrzebuję przymierzyć. Obleciałam te sklepy stacjonarne z drugiej ręki, które mogłabym tutaj przyuważyć. Nie znalazłam nic, co spełniałoby moje kryteria materiałowo-kolorystyczno-wyglądowo-wygodowe. No więc kupiłam czapkę w jednym z butików w Gliwicach, która czapka była wykonana przez lokalną firmę, przez panią po prostu, która takie czapki sobie po prostu dzierga i tenże butik je sprzedaje. Więc buty kupione w marce polskiej, wyprodukowane w Polsce i czapka kupiona, zrobiona lokalnie. Więc czułam się trochę lepiej pod kątem tego, że
że takie, a nie inne miałam założenia tego całego eksperymentu. I kupiłam też kilka rzeczy z drugiej ręki. Z drugiej ręki, to znaczy, jeżeli na przykład zachciało mi się bardzo, bardzo, bardzo jakiegoś sweterka, chciałam mieć koniecznie czerwony sweter w takim fasonie i po prostu no, musiałam, musiałam, musiałam go mieć, to szukałam go na Vinted i faktycznie parę rzeczy takich wpadło. I kupiłam chyba ze dwie rzeczy stacjonarnie w second handzie. I to tyle. Tak naprawdę przez cały rok do mojej żafy wpadło, nie wiem, 6 rzeczy. Co tak naprawdę, biorąc pod uwagę statystyki, ile my jako społeczeństwo, nawet społeczeństwo polskie, konsumujemy ubrań, to jest naprawdę całkiem nieźle jak na jedną osobę. Tak w ogóle, nawiasem mówiąc, jestem ciekawa, ile na sztuki ty kupujesz sobie rzeczy w ciągu może roku, niekoniecznie miesiąca, bo to różnie bywa, ale w ciągu roku. Czy kiedykolwiek tu liczyłaś, ile nowych rzeczy w ciągu roku wpada do twojej szafy? I tutaj mam na myśli oczywiście również biżuterię, jakieś rękawiczki i tak dalej. Czyli ile rzeczy faktycznie wlatuje do twojej szafy. No i jakie są wnioski po tym moim eksperymencie? Z jednej strony to moje założenie, że ja chcę być wolna od podejmowania decyzji kupić czy nie kupić, to było uwalniające. To znaczy, że przeglądałam te wszystkie piękności, które można znaleźć w internecie w związku z moją pracą i wiedziałam, że nawet jeżeli coś jest super piękne i nawet jeżeli by się przydało mi, no to ja nie mogę tego kupić, bo sobie sama zakazałam. Więc wolność tego, fantastycznie, super. Drugi wniosek to taki, że okazało się, że ja naprawdę mam w czym chodzić. Tak, w mojej szafie są ubrania, buty, torebki, wszystko jest, czego mi tak naprawdę potrzeba, żeby nie chodzić nago po ulicach. Żeby nawet być dość odpowiednio ubraną. Nawet może nie dość, po prostu odpowiednio ubraną do danych okoliczności. To znaczy, że gdyby ktoś mnie nagle zaprosił na wesele, to taką sukienkę też znajdę. I buty jakieś na obcasie i błyszcząca torebka też się znajdzie. Więc tak naprawdę okazało się, że w mojej szafie mam wszystko, czego potrzebuję. Byłam sobie bardzo zadowolona, no bo nie jeździli o mnie kurierzy, czyli ślad węglowy i te sprawy. Nie kupowałam rzeczy, które założę raz i później leżą sobie. No, byłam bardzo, bardzo zadowolona, ale mimo wszystko ten eksperyment sprawiał, że bardzo często czułam się negatywnie. I byłam bardzo tym zaskoczona, no bo przecież, czy można odczuwać jednocześnie zadowolenie z tego, że się nie kupuje i niezadowolenie z tego, że się nie kupuje? No i tak naprawdę myślałam o tym, żeby podejmować te decyzje świadomie, decyzje odnośnie zakupów, a z drugiej strony właśnie poczułam się potwornie, ale to potwornie ograniczona. Ograniczona dlatego, że... No właśnie, pytanie jest następujące. Dlaczego? Bo próbowałam do tego dojść przez tak naprawdę parę dobrych miesięcy zeszłego roku, bo chciałam nagrać to, co teraz oglądasz. To znaczy chciałam nagrać w ogóle taki zwięzły, krótki wideoporadnik z 7 powodami, dlaczegoż to warto zrobić sobie przerwę od kupowania ubrań i że w ogóle to było super i że każdy tak powinien. No ale tak naprawdę no, okazało się, że ja tutaj coś mi tutaj nie gra w tym całym eksperymencie i długo nie umiałam dojść dlaczego. A jak już doszłam dlaczego, to nie byłam do końca z siebie zadowolona i stwierdziłam, że właściwie no, mogę być negatywnie z tego powodu oceniona. No ale stwierdziłam po następnych paru miesiącach, że właściwie chyba przyszedł ten moment, bo może okazać się, że ktoś tutaj z mojego otoczenia ma zupełnie podobnie jak ja. I w dużym skrócie powiem tak, nie byłam zadowolona podczas tego eksperymentu, bo nie miałam co chwilę nowych rzeczy. Odkryłam, że kupowanie sobie nowych rzeczy sprawia mi estetyczną radość. I tych nowych to mam na myśli nowych w mojej szafie. Bo ja mogłabym dostać sweterek od koleżanki, kupić sobie coś w Zarze, czy na Vinted, czy cokolwiek. Tak, chodzi o to, że to jest dla mnie coś nowego. To nie chodzi o to, że to musi być nowy sweter, on jest nową rzeczą w mojej szafie. No i okazało się, że ja lubię te nowe rzeczy, te nowe w cudzysłowie. To znaczy,
Lubię, jak w mojej szafie pojawiają się nowości. Lubię tą estetyczną zmianę. Lubię tą świeżość tego, że patrzę do lustra i wyglądam inaczej niż wyglądałam zeszłej wiosny, zeszłej zimy, że właśnie mam inną czapkę, że mam inny szalik, że mam to cokolwiek innego. No i w momencie, gdy to odkryłam, to poczułam się taka trochę próżna, że no właściwie to przecież to źle chyba, bo jest trend, bardzo zresztą piękny, bardzo silny, na to, żeby kupować rzeczy wysokiej jakości, które posłużą nam długo i będą długo w naszej szafie i będą rzeczami, w które po prostu inwestujemy i będziemy je przez lata nosić. A ja odkryłam, że ja nie lubię nosić przez lata rzeczy. Oczywiście jest parę takich, z którymi ciężko mi się rozstać, ale cieszy mnie, gdy pojawiają się nowe. Więc pomyślałam sobie, że skoro cieszą mnie nowe rzeczy w mojej szafie, skoro to jest mój sposób na radość, to potrzebuję sobie znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, taka, żeby ona była w zgodzie z moimi innymi wartościami. No bo z jednej strony ja zgadzam się z tym, że lepiej sobie kupić dobrej jakości rzecz, która się szybko nie zniszczy, niż jakiś po prostu badziew, który zaraz się rozpadnie. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Ale właśnie z drugiej strony nie mogę sobie pozwolić na to, żeby raz w miesiącu kupować sobie wszystko nowe, czy tam raz na sezon kupować, po prostu wymieniać całą szafę. Nie mogę sobie na to pozwolić, choćby ze względów finansowych. Nie jestem w stanie co roku kupować wszystkich wełnianych, kaszmirowych swetrów, spodni, tutaj jakby super ekstra jakościowych płaszczy, ze względu na to, że po prostu mój budżet z tego by nie uniósł. Więc pomyślałam sobie, że dla mnie idealnym rozwiązaniem będzie właśnie korzystanie najczęściej, jak się da, z drugiej ręki. Ja lubię się bawić w Vinted, to znaczy lubię tam sobie przeglądać rzeczy i kupować wtedy, kiedy czegoś naprawdę potrzebuję. To nie jest tak, że ja po prostu wchodzę i dla rozrywki oglądam ubrania, bo po 10 latach pracy jako stylistka, to trochę czułabym się, jakbym była dalej w pracy, a nie ma to być praca, tylko ma być to rozrywka. Więc nie dla rozrywki, ale po prostu wtedy, kiedy ja potrzebuję sobie coś kupić, no to stwierdzam, że okej, pierwsze moje kroki skieruję na Vinted. No chyba, że tak jak mówię, używane buty to jest używane rzeczy sportowe. To są rzeczy, których nie chciałabym nosić po kimś. Natomiast no, cała reszta, dlaczego by nie? Ale też mam zasadę taką, że jeżeli coś wchodzi do szafy, to coś z niej wychodzi. To znaczy, że jeżeli marzy mi się odświeżenie działu bluzy, w których chodzę, a żadna jakoś, nie wiem, się nie niszczy, no jakoś kupiłam dobre i nie chcą się zniszczyć, to najpierw sprzedaję coś na Vinted po to, żeby kupić sobie coś nowego. I staram się, no i myślę, że w ostatnich no niecałych 2 miesiącach, kiedy mieszkam w nowym domu, to sprzedałam już chyba ze 15 rzeczy. I to na przykład były trzy płaszcze. Trzy płaszcze wełniane, trzy płaszcze dobrej jakości, trzy płaszcze, które no nie powinnam się ich tak po prostu pozbywać, no bo one są na mnie dobre, ładnie w nich wyglądam. No tylko jakoś przestałam w nich chodzić, bo mi się najnormalniej w świecie znudziły. No i pomyślałam sobie, czy to nie jest dziwne, że mi się szybko wszystko nudzi. Tak, ja nie mówię tak życiowo, że potrzebuję zmian. I pomyślałam sobie, czy to się łączy właśnie ze mną jako z Olą, czy ja faktycznie życiowo też tak mam, że lubię zmiany i lubię nowości. Tak, lubię zmiany i lubię nowości, lubię jak coś się dzieje. Więc skazanie siebie na szafę kapsułową, wysokojakościową, gdzie naprawdę przez długi czas wygląda się bardzo podobnie i nosi się ograniczoną kolorystykę ubrań. Mówię o takiej oczywiście klasycznej szafie kapsułowej, no to się okazuje, że dla mnie to byłoby właśnie skazanie mnie na tę szafę kapsułową, a nie byłby to dla mnie wybór. Więc pomyślałam sobie, że okej, muszę przyjąć na klatę to, że czasami pójdę do Zary
i po prostu sobie coś kupię, dlatego że mi się podoba i tego oczywiście potrzebuję. Bo to nie chodzi o samopodobanie się, to nie mają być ozdóbki w mojej szafie, to mają być rzeczy, które na mnie ładnie wyglądają. Więc postanowiłam, że tak jak podjęłam decyzję, że nie będę nic kupowała, tak samo podejmuję decyzję, że nie będę się biczować za to, że lubię nawet nie kupowanie, bo to nawet nie chodzi o kupowanie, chodzi po prostu o to odświeżenie swojego wyglądu. I jestem ciekawa, czy jest jakaś szansa, że masz tutaj podobnie? Czy jest taka szansa, że robiłaś sobie taką przerwę kiedyś i masz podobne wnioski, a może zupełnie inne? Podsumowując, z mojej strony, tutaj widzę komentarz, ale zanim odpowiem, to podsumowanie, że ten rok bez zakupów uwolnił mi bardzo dużo, uwolnił mi między innymi to, żeby przestać mieć taki spięty tyłek po prostu w temacie ubrań. Że kupowanie ubrań nie jest zero-jedynkowe, że jak ktoś kupuje coś w sieciówce, przysłowiowej Zarze, H&M-ie czy czymkolwiek innym, to zaraz sprawia, że wszystkie dzieci trzeciego świata są traktowane tak, jak są traktowane. Że jak chcę sobie coś kupić, żeby odświeżyć moją szafę, bo to po prostu lubię, to po prostu będę je kupowała. Ale z założeniem, najpierw próbuję z drugiej ręki, drugie założenie, najpierw to sprzedaję, żeby coś kupić. To nie musi być dokładnie to samo, ale robię miejsce na nową rzecz. Hania pisze, że ja bym miała problem, by nic nie kupować przez rok, przez wahania wagi. Fakt, że bardzo dużo na Vinted buszuje. No to jest jakby kwestia właśnie indywidualna, bo oczywiście, jeżeli są wahania wagi i potrzeba coś kupić, to znaczy, że faktycznie no nie miałabyś czym wyjść na dwór, albo jakbyś to założyła, to byłoby to za duże albo za małe i czułabyś się niekomfortowo pod kątem ciała, no to oczywiście, że tak, to jak najbardziej, wtedy kupujemy. Natomiast u mnie no ta rzecz akurat nie wpłynęła. Magda pisze, że bardzo podobnie, ale muszę przeanalizować swoje wnioski. No właśnie, także czekam na wnioski. Magda akurat jest uczestniczką Klubu Stylowych Kobiet, więc możemy tam ten wątek kontynuować. A propos Klubu Stylowych Kobiet, jak już mówię o nim, to może jest ktoś, kto nie wie, czym jest Klub Stylowych Kobiet, to ja wrzucę tutaj informację na ten temat. Klub Stylowych Kobiet, czyli takie miejsce, wrzuciłam, mam nadzieję, że się zaraz pojawi. Tak, pojawiło się, fantastycznie. Klub Stylowych Kobiet to takie miejsce, gdzie rozmawiamy z innymi kobietami na temat ubrań, radzimy sobie nawzajem. I to jednym słowem masz takie miejsce, gdzie możesz konsultować ze stylistką swoje wybory. Edyta pisze, że mam problem z tym, że nie umiem się pozbywać rzeczy z szafy. Mam jeszcze ciuchy z liceum, a mam 36 lat. No dobrze, no to pytanie, i nie chcę tutaj jakby psychoterapeutyzować w ogóle tego nagrania, bo ani nie mam kompetencji, ani to nie jest miejsce odpowiednie, ale czy zastanawiałaś się, z jakiego powodu tak się dzieje? Albo jeszcze inaczej, czy masz tak w ogóle z rzeczami? Czy na przykład, jeżeli masz, nie wiem, jakieś kubki do picia, albo talerze, albo nie wiem, jakieś takie przydasie, nie? Które po prostu są w domu, to czy też się ich nie potrzebujesz? Nie potrzebujesz, czy też się ich nie pozbywasz, czy chodzi tylko i wyłącznie o ciuchę? Ja bym się nad tym zastanowiła, a Edyta, jeżeli tylko zawinę kiedyś do Torunia, to ja tam wpadnę do tej twojej szafy i zrobię ci tam czystkę, bo czasami jest tak, że naprawdę potrzeba kogoś zewnętrznego. A tak serio, to właśnie w Klubie Stylowych Kobiet jest dostępny kurs online, który nazywa się Zrób sobie przegląd szafy. I tam, no warto, ja wiem, że Edyta go prawdopodobnie oglądałaś albo będziesz oglądać. No i właśnie, i przyda się tutaj kolekcjonuje. No, różnie bywa z tymi naszymi przydasiami. Ja mam zupełnie na odwrót, to znaczy ja za dużo wyrzucam, a później żałuję, że coś wyrzuciłam. Chodzi mi o takie, wyrzucam w sensie pozbywam się, bo ja na przykład mogę coś komuś podarować, tak? Jeżeli już nie używam jakiejś, nie wiem, zastawy stołowej, to po prostu ona wylatuje z mojego domu. Nie lubię mieć dużo rzeczy, tak generalnie, w ogóle. Nie lubię się otaczać dużą ilością przedmiotów. No, Klub Stylowych Kobiet bardzo mi pomógł. W tym tygodniu wrzuciłam stos ubrań, pisze Edyta. Fantastycznie. Bo to ogólnie jest tak, że
Jest takie, ja na przykład mogłabym stosować jedno kryterium, czy na przykład gdybym na dzień dzisiejszy miała to ubranie jeszcze raz kupić, albo w ogóle mogła się dostać, ale jakby przynieść do swojej szafy, to czy ja bym to zrobiła? Albo może nawet jeżeli byś coś masz dostane, to czy jeżeli miałabym za to zapłacić dzisiaj, to czy ja bym za to zapłaciła? Dla mnie osobiście to jest najważniejsze kryterium. I jeżeli pojawia się nie, nie wzięłabym tego drugi raz do szafy, nie zapłaciłabym za to, no to myślę sobie, że moje ubranie może komuś zrobić dobrze. I mogę je albo sprzedać, albo jeżeli na przykład nie mam ochoty sprzedawać, nie chce mi się tego robić, to mogę po prostu to zapakować do jakiegoś pudełeczka, woreczka i choćby do fundacji ubrania do oddania. Tam wiedzą, co z tym zrobić. Albo może podarować koleżance, jeżeli mamy koleżankę, która akurat byłaby z czegoś naszego zadowolona. No ale inne metody i strategie radzenia sobie z przeglądem szafy są właśnie w kursie online. Zrób sobie przegląd szafy, który dostępny jest w klubie stylowych kobiet. No dobrze, widzę tutaj, że już dziewczyny, tak, no właśnie, więc jeżeli chodzi o podsumowanie moje, no to naprawdę był to dla mnie, wiem, że może dla kogoś to brzmi banalnie, dla mnie to był naprawdę gruby temat, jak się okazało, że ja lubię mieć nowe i ja lubię się kupować i no przecież to się tak bardzo nie zgadza z tym, co czasami, z tym, co słyszę, jeżeli chodzi o trendy a propos ubrań, nie takie świadomościowe trendy, nie chodzi mi o trendy w sensie na zimę, tylko takie, że ograniczajmy konsumpcję, kupujmy dobrej jakości, trzymajmy to przez lata, a ja miałam takie wrażenie, że moja wewnętrzna dziewczynka mówi nie, bo ja chcę nową sukienkę, różową i już, i teraz. I miałam trochę tak w tym roku z sukienką na Wigilię. Ja mam w czym iść na tą Wigilię, ale postanowiłam, że ja w tym roku chcę mieć nową. Mam nowy dom, mam Wigilię w swoim domu i ja chcę mieć nową sukienkę. I próbowałam na Vinted, niestety w tym roku mi się nie udało, więc poratowałam się sklepem po prostu online, który przysłał mi dużo sukienek, znaczy kilka sklepów, przysłał dużo sukienek i tak przyjęłam na klatę, że jeździli kurierzy z tym. Naprawdę raz na dwa lata mogę, raz na dwa lata daję sobie na to przyzwolenie. Nie robię tak trzy razy w tygodniu, czy nawet tam trzy razy w miesiącu, ale od czasu do czasu dałam sobie na to pozwolenie i naprawdę to jest bardzo oczyszczające. I z czym chciałabym skończyć? A właśnie, czy moja sukienka była z, czy sukienka moja była z e-booka, e-book, właśnie e-booka też Wam wrzucę tutaj, bo jeszcze można go kupić w promocji. Mamy taki e-book, stylizacja na specjalne okazje, gdzie ja tu jestem z tym czatem, tu jestem. Stylizacja na specjalne okazje, ja to wrzuciłam, czy wrzuciłam jeszcze raz klub stylowych kobiet? Ojejku, nie wiem, czy zaraz zobaczę, co się pojawi. W każdym razie mamy taki e-book, w którym jest gotowych ponad 100 stylizacji, tak, e-booka wrzuciłam, ponad 100 stylizacji na specjalne okazje, na święta, na Sylwestra, na karnawał, są gotowe, to znaczy jest tam też biżuteria, są torebki, są buty i można właśnie się oprzeć po to, żeby ściągnąć z siebie ciężar podejmowania decyzji, czy ja nie wiem, gdzie czego szukać. Także tam jest naprawdę parę set ubrań, dodatków w sensie, zrobionych w ponad 100 stylizacji, opisanych typem kolorystycznym i typem sylwetki. Także można się albo zainspirować tak ogólnie, albo po prostu kliknąć, kupić i to przyjedzie. Myślę, że jak się dzisiaj jeszcze kliknij, kupi, to może jeszcze przed świętami przyjedzie. No więc tak, no i kończąc już, bo nie chcę tutaj przeciągać tego spotkania, kończąc już, chciałabym powiedzieć, że podchodźmy z luzem do ubrań. Pamiętajmy, że one mają nas cieszyć. Jeżeli nie cieszy nas coś, to naprawdę bez sensu to robić. I tyle. I dziękuję. I do następnego. Także dzisiaj zamiast wideo poradnika, taka moja właściwie bardziej pogadanka na temat moich wniosków. Także już nie wiem, czy kiedyś będę się jeszcze tak ograniczała, bo nie chcę czuć się ograniczona. Chcę czuć wolność z ubraniami i wolność wyrażania siebie poprzez ubrania. No i po prostu będę starała się podchodzić do tego rozsądnie, do tego, to znaczy do zakupów.
Haniu, dziękuję. Wesołych świąt dla Ciebie również. No właśnie, wesołych świąt. Ja na pewno jeszcze Wam będę tutaj życzyła wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o święta. Do zobaczenia następnym razem. W przyszłym tygodniu robimy sobie przerwy od wideoporadnika, także w przyszłą środę, tą poświąteczną, nie będzie wideoporadnika, no ale oczywiście w nowym roku wrócimy z nowymi materiałami. Wszystkiego dobrego na dzisiaj, na ten tydzień i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!